Czy ciebie nie męczą już te wyjścia na pokazy mody, na ścianki? Bo w ostatnim czasie, odkąd wzięłaś udział w Tańcu z Gwiazdami, jest ciebie bardzo dużo. Nie żebym narzekał, broń Boże. Ale ja powiem właśnie na odwrót, że odkąd wzięłam udział w programie, ja przez te 3 miesiące nigdzie nie wychodziłam. I byłam tylko na jednym pokazie. No i teraz jestem i tak dalej, ale szczerze powiem, że troszkę tęskniłam za tym, za takim wyjściem do ludzi. Tutaj nie chodzi o ściankę i tak dalej. Ale to jest też taki fajny moment, bo ja to przez te 3 miesiące tak naprawdę codziennie trenowałam. Wracałam do domu taka zmęczona, że szłam od razu spać i jak widziałam, że ktoś jest na jakimś pokazie, to mówię, nawet by mi się nie chciało iść, bo byłam tak wykończona. A teraz fajnie tak czasami ładnie się uczesać, pomalować, wybrać stylizację. No, czasami jest to tak naprawdę fajne. Ładnie umalowana, wystylizowana była na pewno księżna Meghan. Podobała ci się jej stylizacja? Powiem szczerze, że mi się podobało. Znaczy nie, może troszkę tak na początku, ale potem stwierdziłam, kurczę, że każdy chyba powinien czuć się dobrze, tak? I jeśli dla niej to był look, w którym ona czuła się dobrze, to dlaczego miała robić coś więcej pod ludzi, tak? Dlatego, że jej wypada i dlatego, że powinna tak zrobić. Myślę, że jeśli ona czuła się tak, że tak chciała wyglądać w tym dla niej ważnym dniu, to ja to akceptuję. A powiedz mi, czy całe to wydarzenie, całe to przedsięwzięcie fascynowało cię? Czy jednak był to dla ciebie szok, że ludzie tak bardzo w Polsce się tym interesują? Ja wtedy byłam u fryzjera i to w ogóle było śmieszne, bo ja weszłam do tego fryzjera i mówię, dlaczego wszystkie panie patrzą w jedną stronę, a tam był telewizor i wszyscy to oglądali. I ja mówię, a, bo to dzisiaj. Więc ja też totalnie zapomniałam o tym, muszę przyznać, bo no, nie żyję takimi rzeczami, no ale potem też widziałam mnóstwo zdjęć, do teraz mi się wyświetlają gdzieś tam na Instagramie i tak dalej, więc no tym żyje cały świat. No myślę, że był to ważny dzień, ja go jakoś wielce nie przeżywałam, ale coś tam wiem, no coś widziałam, jakieś zdjęcia, tak?